Witam Was na odcinku Szybki Start. Tym razem będziemy kupować V-Shape Recovery, czyli gdy cena zrobi coś takiego. Wszystko co powiem jest tylko i wyłącznie moim zdaniem, nie może być traktowane jako poradą inwestycyjną. Zaczynamy. Jest to kolejny odcinek Szybki Start. Oczywiście nie zapominajcie o Telegramie, w którym są powiadomienia i dobry support, więc spójrzmy sobie tutaj. V-Shape Recovery głównie chodzi o to, że można kupić takie spadki, jak są tutaj. Tak, jeżeli cena szybko zakręca w dół, a potem odbija, tak zwany V-shape recovery. Mówi się, żeby nie kupować tak zwanych spadających noży, ale jest taki pośredni sposób, tylko można sobie troszeczkę paluszki osmolić, ok? Więc takie coś, żeby kupować, niestety na cele tego wszystkiego muszę zmienić oś czasu, tutaj tylko to wyrzucę, i kupimy ten tutaj z maja spadek, ok? Nie ten, bo TradingView nie pozwala mi cofnąć się aż tyle na małej osi czasu. Także takie V-shape recovery kupujemy na bardzo małych osiach czasu, więc nie godzinówka, bo ja się tutaj cofnę do tej wartości wybranej. O, jest to tutaj, zobaczcie, przed tym takim spadkiem. To jest nie, to już tutaj ta godzinówka nam nie pomaga na tym, bo też nie wiemy, gdzie ta cena zawróci. Zobaczcie, jaki długi ten week był, a nam chodzi o kupno tego weeku tutaj, albo tego. Więc znowu na auto dam i przełączam się na 5-minutową oś. Idę do tej daty, którą sobie wyznaczyłem. I mam ten spadek. To nie jest to, tylko bardziej chodzi mi o to. To jest ten nasz spadek. Ta cała tutaj, ta dniówka, to jest właśnie ten tutaj spadek. Cały. Rozbity na 5-minutówki. I zobaczcie, od razu lepiej widać. Patrzcie, zaczął być ten spadek z tym ogromnym wolumenem, więc tutaj byśmy nie kupili i zaczął być ten ogromny wolumen tutaj. Ten wolumen nam mówi, że to jest kapitulacja. Zapamiętajcie, duży spadkowy wolumen równa się kapitulacja, czyli wszyscy oddają. I zobaczcie, poszło, ale duży wick powiedział nam, że tu są kupujący i oni wypną tą cenę. Zobaczcie, tu też są na suporcie silnym, że wypchną nam tą cenę, wypchną tą cenę. Tu był kolejny spadek, ale już mniejszy, bo zamknął się w środku tej świecy, więc ta świeca tutaj mówi nam, że już coś się zmieniło i już są kupujący. Oczywiście V-shape recovery, takie kupowanie jest okraszone ogromnym ryzykiem, więc nie przesadzajcie z jakimiś dźwigniami, bo cena tylko drgnie, a wy już będziecie wysprzęgleni z tego całego trade'u. Najlepiej kupować na dźwigni zerowej, po prostu tak normalnie, albo maksymalnie, nie wiem, razy dwa, może trzy. Okay, inne to już na pewno będzie po waszym koncie. No i po tej świecy można było kupić, tu poczekać, rozgrać, ustawić stop loss. Zobaczcie, jak mało tracicie. $79 i też jest 79, tracicie parę centów. Jakby ta cena jeszcze poszła w dół, wyrzuca was, ale stop loss was ratuje. No i zobaczcie później. Kupiliście w tym miejscu i zobaczcie, jak później cena się rozegrała. Oczywiście tutaj możecie sprzedać po pierwszym punkcie, ale później dalej, 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 dalej. No i miejmy nadzieję, że tutaj kupiliśmy. I zobaczcie, dopiero tutaj cena pokapitulowała się do końca. Jak sobie weźmiemy, to jest ten nasz ogromny spadek tutaj i ponownie, tam mogliśmy sprzedać, jak już nam pasowało. I tu kupujemy ponownie, zobaczcie, świeca zielona i wybicie. I tutaj byśmy kupili, byśmy byli cały czas do przodu, cały czas do przodu, cały czas do przodu. Kolejna kapitulacja, cały czas do przodu, cały czas do przodu. I już zobaczcie, jak już idziemy sceną do góry. Widzicie? I jesteśmy tutaj. Tak właśnie się kupuje V-shape recovery. Można też kupować je częściowo, część tutaj, część tutaj, część tutaj, część tutaj i potem po prostu uśrednić cenę, albo tak jak ja pokazałem.